Was serdecznie na portalu videotesty.pl. Niestety, przepraszam najmocniej, z małym obsunięciem, jeżeli chodzi o kolejny poradnik w moim wykonaniu, ale już wracamy do tematu i będzie odpowiedź na pytanie, czy w zasadzie film, który jest odpowiedzią na Wasze pytania, propozycje z komentarzy. Dzisiaj pokażę Wam, jak przywrócić takie klasyczne menu start. Od razu wybaczcie najmocniej, ale będę Wam przeprowadzał poradnik, który będzie na nowym komputerze. To jest całkowicie nowa maszyna, komputer, który trafi wkrótce do mojego klienta. I tutaj będziemy mu takie klasyczne menu start organizowali, dlatego też to nie będzie żaden poradnik pulpitowy, to jakoś może być trochę gorsza, ale weźcie pod uwagę zaletę, że to nie jest poradnik na żadnej też wirtualnej maszynie, tylko eksperymentujemy na żywym organizmie, chociaż eksperymentujemy to za dużo powiedziane, ponieważ sposób, który Wam przedstawię, to jest sposób, który jest stosowany już od dłuższego czasu przeze mnie, niejednokrotnie również w innych komputerach moich klientów. Zapraszam do oglądania. Mamy, moi drodzy, nowy, czysto zainstalowany system Windows 8.1. Widzimy już przycisk start właśnie systemu Windows 8.1. Niech Was tapeta nie zmyli. Ja po prostu ją tutaj dałem, tą tapetę klasyczną Windows 8, bo bardziej mi się podoba niż ta domyślna Windows 8.1. Natomiast system ten zaraz po odpaleniu, po zainstalowaniu oczywiście wszystkich w tym momencie sterowników, dodatkowych programów od monitora, które ułatwiają korzystanie z tego rozwiązania, nadal posiada klasyczne w rozumieniu Windowsa 8 menu start. Jest to tak naprawdę ekran startowy, gdzie po kliknięciu przycisku start, czy to na ekranie myszką, czy z klawiatury, zostajemy przerzucani pomiędzy właśnie ekranem startowym z genialnym rozwiązaniem, jakie Microsoft wprowadził, czyli kafelki, również interaktywne, a klasycznym interfejsem Aero. Niestety wiele osób, w tym również przyznaję się bez bicia i ja, nie doceniam tej genialności rozwiązania kafelek na systemie desktopowym i zdecydowanie bardziej wolę korzystać z klasycznego interfejsu menu start. To, aby przywrócić klasyczne funkcjonowanie przycisku start lub dodać w ogóle taki przycisk z klasycznymi funkcjami, jest bardzo proste, tak na dobrą sprawę. Wystarczy zainstalować kilkanaście programów, mamy do wyboru, które przywracają nam tą funkcjonalność. Oczywiście nie musicie instalować wszystkich programów, wystarczy jeden i ja przedstawię Wam taki, który sobie upodobałem, ponieważ moim zdaniem on, nie obciążając systemu, wnosi najwięcej plus duże możliwości konfiguracji. Program możecie zainstalować na dwa sposoby. Mniej wygodny, bardziej wygodny. Mniej wygodny to jest instalacja samego tego określonego programu. To będzie dobre rozwiązanie dla osób, które już system posiadają, które już z Windows 8, 8.1 korzystają od dłuższego czasu i mają go spersonalizowany. Natomiast osoby, które świeżo postawiły system, będą mogły skorzystać z rozwiązania, które ja Wam tutaj pokażę. Program ten nazywa się Classic Shell. Ten program, moi drodzy, przywraca nam klasyczne funkcjonowanie menu start. Wejdziemy sobie tutaj na stronę tego programu i w przypadku Windowsa 8, zamiast takiego klasycznego przycisku start, mamy dodaną ikonkę, która przypomina właśnie tą muszelkę. Tak to wygląda. Tutaj mamy na tym screenie to zobrazowane. Oczywiście osoby, które chcą widzieć wszystko dokładnie, zapraszam na portal videotesty.pl, gdzie będzie również tekstowa wersja tego poradnika. I on przywraca nam to funkcjonowanie menu start. Możemy go tutaj sobie pobrać. Mam oczywiście odpowiednie wersje programów, również tak, all downloads. Pobieramy sobie wersję, jaką chcemy, lub możemy skorzystać z naszych takich rodzimych rozwiązań, jak na przykład czy chociażby dobre programy, instalki czy inne. Program instalujemy i ten przywraca nam funkcjonowanie klasycznego menu start. Drugim rozwiązaniem dla osób, które będą tutaj korzystały z tej porady przy instalacji świeżego systemu, jest strona ninitech.com. Tą stronę już widzieliście, ponieważ ona umożliwia nam instalację nie tylko klasycznego menu start, ale również dodatkowych programów, które są niezbędne do funkcjonowania systemu. Jako że ja teraz pokażę Wam tylko i wyłącznie działanie tego klasycznego menu start, wybieramy sobie z opcji narzędzi programów do instalacji Classic Start. To jest nic innego, jak właśnie będzie zainstalowany przy program Classic Shell. Natomiast, co należy tutaj podkreślić, to strona ninitech.com troszczy się o to, aby wraz z instalacją programów
nie były instalowane żadne dodatkowe elementy, jak na przykład chociażby niechciane toolbary. Ten program, czy ta strona, no już teraz program po pobraniu, wykonuje za nas całe działanie. Jednym kliknięciem pobieramy program, on zostanie zainstalowany, a następnie gotowy już do użycia. Jeszcze raz podkreślę, bez żadnych toolbarów, bez żadnych dodatkowych ozdobników, tylko i wyłącznie czysty program. I co również warto należy podkreślić, to też w naszej ojczystej, w naszym ojczystym języku. Program został pobrany, sam program jest nieduży, możemy sobie okienko zamknąć, no i zobaczmy, uwaga, napięcie rośnie, a mamy klasyczny menu start. Moi drodzy, teraz mamy dostęp z poziomu klasycznego menu start zarówno do aplikacji, które są dostępne w Modern UI, ale również w takim bardziej klasycznym rozumieniu rozwijane z naszego menu, które zostały zainstalowane dla tej wersji desktopowej. Tutaj pojawiła się od razu ikona ekran startowy, ponieważ to ona przenosi nas do tego bardziej nowatorskiego rozwiązania Microsoftu, które wielu osobom, w tym mi również, nie przypadły do gustu, jeżeli chodzi właśnie o wersję desktopową. Po prawej stronie mamy od razu domyślne takie elementy, które były chociażby już czy w Windows XP, nawet ale też w Vista, w 7, jak bezpośrednie przejście do panelu sterowania, do folderów użytkownika, ostatnio używanych, otwieranych elementów. Od razu dostępna jest pod ręką opcja uruchom, a także zamykania takiego klasycznego systemu. Natomiast to jest, moi drodzy, nie wszystko, ponieważ ten program, dostępny również z menu naszego ekranu, umożliwia nam konfigurację nie tylko takiego bardzo podstawowego wyglądu. Mamy tutaj również do dyspozycji możliwość wybrania kilku rozwiązań. Styl Windows 7, klasyczny, dwukolumnowy, czy taki najbardziej klasyczny ekran start. Zobaczmy, wybierzmy sobie, klikamy OK. Teraz już nie mamy podziału na dwie kolumny, ale mamy zamknij, wyloguj oraz dostępne wszystkie opcje. Dla każdego coś miłego, moi drodzy. Możecie sobie, jeżeli bardzo jesteście przywiązani do siódemki, skorzystać z klasycznego menu siódemkowego. Jak widzicie, te zmiany są, one tutaj w tym przypadku są bardziej kosmetyczne, natomiast cały czas są dostępne i nie rezygnujemy z tego ekranu startowego. Możemy sobie wrócić do tego klasycznego podziału dwukolumnowego. Tutaj widzicie, tych zmian dużo nie ma. Mamy również możliwość zmiany przycisku start. Albo na taki klasyczny, powiedzmy, przycisk Start Classic Shell, czyli z tą muszelką, albo wybrać sobie nawet własną ikonę, która będzie nam ten przycisk Start stanowiła. Oprócz tego mamy tutaj dodatkowe ustawienia, które w zasadzie umożliwiają nam dosłownie konfigurację wszystkiego, co tylko mamy. Również kilka dodatkowych skórek, opcji, z których możecie skorzystać, pobawić się, jak wygląda menu start, właśnie takie, jakie chcecie. I to jest, moi drodzy, na tyle. Wystarczy instalacja jednego programu. Aby zapomnieć już o tym uciążliwym przechodzeniu pomiędzy ekranem startowym, w tym rozumieniu Modern UI, a klasycznym interfejsem okienkowym Aero. Ja w zasadzie powiem Wam szczerze z własnego doświadczenia, że praktycznie z tego interfejsu Modern UI nie korzystam, nie korzystam z tych aplikacji, bo wolę zdecydowanie bardziej odpowiedniki desktopowe. I tutaj chociażby przykładem może być taki program jak Scape, który wraz z Windows 8.1 otrzymujemy w tej wersji Modern UI przystosowany do interfejsu dotykowego i jak najbardziej jest to rozwiązanie świetne, ale na urządzenia z ekranem dotykowym, mobilne, jak tablety, smartfony, ale w przypadku takiego klasycznego peceta dla mnie osobiście się nie sprawdza i mam zainstalowaną wersję desktopową Scape'a, z której korzysta mi się o wiele przyjemniej. Oczywiście zapraszam Was również do wersji tekstowej tego poradnika na łamach naszego programu, gdzie zobaczycie ten program z bliska, dokładniej jak on sprawdza się w praktyce. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.